Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem odcinek nietypowy, ponieważ jest to taki miksik. Zaraz mi tutaj ktoś powie, że pewnie ściągnąłem od Maćka i tak dalej. Powiem wam szczerze, i tak i nie. Nazwę mógłbym wymyślić inną, aczkolwiek miks to jest takie krótkie i chwytliwe, że po prostu zostaniemy sobie przy tym. Natomiast tak, no jak wiadomo, w Shakesie jest tak, że nie zawsze jest co robić, a chcąc nagrywać te daily materiały, które ja właśnie robię, nie jest to wcale takie proste, żeby, wiecie, codziennie tam na jakiejś postaci ogarniać tą postać i klikać lochy tak do oporu. Więc po prostu stwierdziłem, że to, co i tak robię codziennie, czyli takie ogarnianie postaci, walki pupili, jakiś tam portal i tak dalej, generalnie takie ogarnianie postaci bez oczywiście robienia misji, bo myślę, że to jest nudne i ja te misje sobie robię samemu, ale całą resztę uznałem, że sobie będziemy robić na filmie. Aby te filmy były też dłuższe i ciekawsze, to będą takie właśnie miksy, nazwijmy to, z przynajmniej dwóch postaci. W dzisiejszym odcinku, jak sami pewnie już widzicie tam po tytule czy tam po miniaturce, będzie to S38 i W37, dlatego że te postacie są już, można powiedzieć, wysoko levelowe. I nie napinam się, żeby tutaj na przykład pety robić od razu po północy, tylko sobie robię tam w ciągu dnia i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o W40 i S38, no to tam jeszcze te pety właśnie klikam po północy i tam ogarniam generalnie postacie po północy, więc jakby ciężko mi z nich takiego miksa nagrać, bo już tam jest dosyć dużo rzeczy zrobionych. Więc tak, no zostawcie kciuka w górę, jeżeli wam się taki pomysł podoba na takie miksy, że będą dwie postacie właśnie ogarniane na jednym odcinku, gdzie będą walki pupili i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra, no na początek Berserk, na początek S37 i sobie tutaj od początku przelecimy. Pobij bohatera w podziemiach 3 razy, to możemy od razu machnąć, dlaczego by nie. I tak, no przede wszystkim troszeczkę informacji też mam dla was, więc miło by było, jakbyście wyrazili jakąś tam opinię w komentarzu oczywiście na temat, jaki zaraz podam. Po pierwsze, nowe animacje. Nie pytałem was wczoraj, we wczorajszym odcinku, czy wam się podobają. Dużo osób już wyrażało opinię, że są niezłe. O, zobaczcie, jutro będziemy mieć już 20 maurę. Dużo osób właśnie wyrażało opinię, że są ok, mimo że was nawet o to nie pytałem. Chodzi oczywiście o tę animację, o łapce w górę, subiku i Discordzie, więc możecie mi napisać, czy po prostu takie animacje są dla was ok, czy wam się podobają, oraz czy po prostu było z nimi, jest z nimi lepiej czy gorzej. No taki jest plan, aby je wstawiać 3 razy w ciągu filmu, na początku, na końcu i około w środku filmu mniej więcej, no chyba że film jest jakiś tam krótszy, to tylko na początku i na końcu, więc no taki jest plan, mam nadzieję, że to jakby wam tam nie przeszkadza. Wiem, że mogłem to zrobić chyba na białym, w sensie nie ja to robiłem, ja to zamawiałem, to też ktoś tam pytał wczoraj w komentarzu, to było na zamówienie i zrobione odpłatnie, natomiast mogłem to zrobić chyba na białym tle, bo nieraz jak tutaj Shakes ma jakieś ciemniejsze tło, to kliknięcia tego dzwonka albo łapki w górę nie zawsze widać, ale i tak są, myślę, że ok, myślę, że fajnie to wygląda, urozmaica jako tako materiał, więc po prostu wyraźcie swoją opinię, jak wam się takie właśnie animacje podobają. Kolejna sprawa, co ja tutaj... A, druga sprawa, jeżeli ktoś potrafi robić jakieś takie proste intra, outra, krótkie, żeby nie denerwowały, żeby to nie było jakieś długie, tylko po prostu takie chwilowe na początek, na koniec odcinka, albo zna kogoś po prostu, kto umie, to już takie bardziej, bo to oczywiście odpłatnie i kto tam umie jakoś tak bardziej profesjonalnie, powiedzmy, to chciałbym, aby się do mnie zgłosił, czy to na maila, czy to na Discordzie, to już tam obojętnie, dogadamy się, tak jak mówię, odpłatnie. I coś tam sobie pokombinujemy po prostu, tu w sumie mogą mnie resetować, coś tam sobie pokombinujemy i będę chciał takie coś kupić, także pisałem już do was na Discordzie, ale tam w sumie zgłaszały się do mnie osoby, które po prostu robią to bez urazy dla nikogo, tak, no ale robią to amatorsko, że nie nadaje się to na że tak powiem, płatne, a też ja nie chcę takiego amatorskiego, chciałbym po prostu jedno, a porządne, także jeżeli ktoś to potrafi, no wiem, że film na pewno dotrze do większej ilości osób, aniżeli Discord, to po prostu dlatego też o tym wspominam, także piszcie do mnie. Tak jak mówię, no jeżeli ktoś jeszcze nie jest na Discordzie, to wbijajcie, bo tam są różne informacje dotyczące
dotyczące kanału, jeżeli bym miał nie robić daily, o tu przegraliśmy, super, jeżeli bym miał nie robić daily czy coś, to pierwsze osoby, jakie będą o tym wiedziały, to właśnie ludzie z Discorda, więc serdecznie na niego zapraszam. Dobra, to była druga sprawa i teraz trzecia sprawa, o właśnie, a propos tych daily filmów, jak sami widzicie, tutaj będą tylko takie rzeczy, na takie można powiedzieć codzienne, czyli ogarnianie postaci i tak dalej, więc po prostu ja jestem za tym, aby tutaj zakrywać grzyby, żeby po prostu one były zakryte, dlatego że jak tam zrobiłem odcinek testowy, w którym właśnie te grzyby zakrywałem, to dużo osób mówiło, że tam sobie lubi liczyć, ile wydałem na danych loch i tak dalej. Aczkolwiek tutaj nie będzie żadnych lochów, będzie po prostu tyle grzybów, ile mi potrzeba do, powiedzmy, przeklikania kostek, do ewentualnie znalezienia itemku, do kibla, do zrobienia walk pupili tutaj na odcinku i tak dalej, więc myślę, że w tym odcinku jeszcze nie, ale chyba w kolejnym, takim daily oczywiście, nie takim zwykłym z klikania lochów, takim daily, takim miksie bardziej, będą te grzyby chyba zakryte. To też możecie dać opinię, jak wy to widzicie. Dobra, wiecie co, no tutaj zbytnio nie mam nic do rozmontowania na ten moment, może jeszcze coś z misji pójdzie, do kociołka na pewno bym coś miał, czy tu jest ogarnięto, widzicie, tutaj rózga nie jest zaczarowana, to od razu za pamięci machniemy. Dobra, i co my tutaj mamy? Hełmik i chyba tylko jeden hełmik, więc słabo. Dobra, no przechodzimy do pupili, nie mamy tutaj nic do ognia niestety, ale myślę, że nic straconego, powoli te pupile jako tako się klarują tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te jedzonka. Dobra, o i tutaj już sobie wczoraj Posejdonga raz nakarmiłem, dlatego że mi zostały właśnie 3 śliweczki. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tą syrę nie dokarmiłem do setki, ale już dokarmiłem, niech będzie. No i teraz oczywiście lecimy w Posejdonga, a potem będziemy lecieć w Głębiona, bo jego już tutaj jutro go już tutaj pozyskamy. Dobra, no i mamy Cina. Cinu to jest dosyć mocny rywal, więc myślę, że sobie go spróbujemy machnąć światłem i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tutaj te walki, no niestety te walki się bugują, więc też tak wam fajnie nie pokażę, jakbym chciał, ale no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No tutaj jest ptaś na Smokiego, to raczej nie ma podjazdu. Dokładnie, no ten Smoki tutaj nas wyjaśnił, no i tu jest Paladon. No i Paladon już wygrał. Ma tam chyba 12 milionów, no te animacje się bugują, że trzeba zgadywać, ile kto ma. No i tu jest Ryboga, Rokitek 100 i on tutaj za wiele nie zrobił, ale okej, okay, mamy Heraldona. Heraldon no tutaj jest bardzo mocny, no on go tu poskłada bez problemu, jak sami widzicie. No i powinna być w teorii łatwa wygrana, chociaż jeszcze zobaczymy. Takich trudniejszych rywali będę wam pokazywał, natomiast takich wiecie, no chociaż tutaj kurde, no dobra, krytyk, unik, spoko. No tu jednoróg w teorii powinien bez problemu. No tu duży krytyk znowu. No tu jeszcze jakiś bloczek. No jeszcze milion, okej. No tu do końca nigdy nie wiadomo, ale jest super i zdobyliśmy miejsce w rankingu. Dobra, i mamy coś dla ognia, to nam się bardzo przyda swoją drogą. Takie trudniejsze walki, jak na przykład ta, będę wam pokazywał, a takie w teorii prostsze będziemy sobie po prostu skipować, chyba że... No chociaż ta też nie jest wcale taka prosta. No dobra, spróbujemy wodą. Dzisiaj trudnych rywali, wczoraj tu miałem o wiele prostszych, mówiąc szczerze. Okej, no tutaj to sobie pominiemy, ryba. No tutaj tą wodę mam strasznie zepsutą. No nie wiem, czy był dobry pomysł atakowanie go, no ale okej, zobaczymy, jak to wyjdzie. On tutaj, w co on tutaj poszedł? Smokiego? Nie, w Infernixa. No i tutaj, ale mamy syrenię znowu setkę, która powinna tego Infernixa bez większych problemów ubić, dokładnie. No i tutaj lecimy dalej, Smoki, Pirodliszka też pierwszy poziom, Ryboga 23, no bez problemu, no i tutaj Rokitek już 200. Dobra, no i zobaczymy, jak to pójdzie. No tutaj może nie być tak prosto, szczerze mówiąc, bo ten Rokitek jest mocniejszy od Szlawęża. No dobrze, że tam jeszcze krytyk wszedł, no tu zginie na strzał. No i zobaczcie, że możemy to przegrać, szczerze mówiąc. Chociaż dobra, no tutaj go nie drasną nawet, no i tu magia uników powinna zadziałać, ale czy zadziała? No zobaczymy. On tu ma w ogóle większe statystyki o 2000. O dobra, mocny krytyk, u niego też krytyk. Dobrze, unik. No, powiem wam, o nie. No i unik jeszcze.
O, no i łatwiutko, no, co mam wam powiedzieć. Wszystko RNG po naszej stronie, tak jak być powinno. Dobra, tu raczej trudne, no chociaż tam tyranożaurłowi zostało niewiele, ale okej, tutaj też sobie machniemy, od razu nakarmimy tą rybogę i spoko. I mamy wszystko razy 3 nakarmione, oprócz tej wody, no jeszcze tego Posejdonga bym chętnie przytulił karmionko, ale okej. Mamy tutaj ten portal tego maga, który tam widzieliście na odcinku właśnie ze 37, sobie machnąłem. I teraz już mamy kolejnego, więc zobaczymy jak tu pójdzie. To jest znowu mag, więc no właśnie, albo on nam tutaj sprzeda. No dobra, rozpędziliśmy się, gdyby to były kryty, no to już byśmy mu z pół HP zjechali. Ale że to nie były kryty, to zabraliśmy mu zaledwie 17%, więc niewiele. Dobra, lecimy dalej, tu mamy ogarnięte, można powiedzieć ogarnięte. Kopalnia już niedługo na 21 nam się postawi, więc spoko. W sumie to możemy ją skrócić, tak mi się wydaje. Tak, możemy ją skrócić, mi się wydaje, i lecimy znowu na kolejną. No mamy tutaj surki, więc dlaczego by tego nie robić? Dobra, dalej, gildia. No gildia też już sobie ogarniamy, portal mamy, 414 ma. No i zadaliśmy mu 8 milionów, więc nie za wiele. Spoko, lecimy dalej. To sobie też od razu przeklikamy. Już mamy czterogłą hydrę, już tutaj jej sporo schodzimy. Więc dobra i spoko. I chyba zakręcimy kółkiem i w zasadzie to by było na tyle tak naprawdę. Konto można powiedzieć, że ogarnięte. Zostały nam tutaj jeszcze oczywiście misje i ewentualnie jak nam polecą jakieś jedzonka dla wody, to sobie nakarmimy, ale ja oczywiście to konto jeszcze tutaj przed północą sobie ogarnę. Tu nam coś pewnie poleciało taniego z kółka. Dokładnie, takie tanie rzeczy po milion to my możemy oddać, ale chyba tylko mamy dwie niestety tego typu. Więc dobra, to by było chyba na tyle. Jeszcze mam dla was jedną sprawę, ale teraz zrobimy cięcie. Ja sobie przeskoczę na Paladyna, tu możemy jeszcze mu siłki dodać. Przeskoczę sobie na Paladyna i tam jeszcze sobie porozmawiamy o jednej rzeczy, która mi się właśnie przypomniała. Okej, jesteśmy już na Paladynie, jak widzicie zresztą sami, i zrobimy to samo co na Berserku, czyli sobie tutaj oddajemy to co dla Wiedźmy. Zobaczcie, że chce dzisiaj bronię i dzięki temu troszkę sobie tutaj tego golda zarobimy. I spoko, i zaczynamy od początku tak samo, ukończ następującą liczbę zadań, no to niestety zrobię później. Natomiast tutaj do kibla coś bym mógł mieć chyba, ale nie mam, sami zobaczcie, że nie mam. To jest EQ na golda i na expa, ale w sumie to mi chyba nie robi różnicy jak dam pierścionek. On się tu może zmienić na jedna zręczność, to akurat nie jest dla nas istotne, bo i tak go możemy założyć, jak sami zresztą wiecie, bądź też nie wiecie, no to już teraz wiecie. Dobra, do kibla mamy oddane, więc zaczynamy kostki. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa do was, o której mi się przypomniało. Możecie mi pisać też w komentarzach, oprócz tamtych dwóch rzeczy, o które was prosiłem wcześniej, już nawet nie pamiętam. Możecie mi pisać w komentarzach, czy chcielibyście jakieś inne gry na kanale. Jeżeli tak, to piszcie mi tytuły, dlatego że ja już tutaj się długo dosyć skłaniam do tego, aby właśnie coś innego zacząć nagrywać, jeżeli w tym Shakesie nie ma co robić. No bo nie ukrywajmy, tak jak już mówiłem, no te daily filmy robić codziennie z innej postaci, z klikania lochów, jest dosyć trudne do zrealizowania. Mi się to dosyć długo udawało, też mógł troszeczkę ten 4 razy event, dzięki któremu mieliśmy co robić na każdej postaci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz no robić coś takiego jest dosyć trudno. Dlatego też, jeżeli byście chcieli zobaczyć u mnie jakieś inne gry, to możecie mi dawać propozycje w komentarzu, co mógłbym ograć, czy jakieś let's play'e, czy coś, no bo jednak to by było spoko. O, tam muszę na berku jeszcze tą marynkę sobie zrobić, zapomniałem, i tutaj też, ale to dobra, później. Więc możecie mi po prostu napisać, co byście chcieli u mnie zobaczyć na kanale. Może jakąś serię z jakiejś gierki sobie zrobimy, ogramy. To jeszcze oczywiście zobaczę. Miałem w głowie kilka tytułów, ale wam nie będę mówił, bo będziecie mówić: o, zrób to, to co mówiłeś. A ja tutaj nie chcę robić tego co mówiłem, tylko to co wy byście chcieli obejrzeć. Więc możecie mi napisać, bądź też po prostu przejrzyjcie komentarze. I jeżeli jakiś tytuł wam się spodoba, to tam dajcie łapkę pod tym komentarzem. I wtedy sobie pomyślimy nad czymś takim, dlatego że no mówię, no już z tego Shakesa, jak będzie coś do ogrania, to będzie. Czy tak, jeżeli takie miksy wam się spodobają, no to ja mogę takie miksy robić i jakby będę miał codziennie film tak naprawdę, no bo klikać pety trzeba codziennie i tak dalej. Natomiast no jeżeli wam się nie spodoba, to będziemy musieli jakiejś innej gierki szukać w tym czasie, w którym właśnie nie będzie można robić za wiele tutaj na Shakesie. Dobra, Wiedźma jest ogarnięta. Kowal, no to standardowo później jak mi coś tam wyleci z misji jeszcze może.
Tutaj nic nie mamy do kupna, okej, lecimy sobie w te pety, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj mamy Heraldona, dopiero 39 poziom, 40 teraz dokładnie. Tutaj mamy tego i tutaj mamy Rybogę. Spoko, no i dobra, i co my tutaj mamy? 3, 4, 5. Więc w teorii powinien pójść łatwo. Dobra, super. Gumzerker to jest 3, 6, 2. Więc też powinien pójść dosyć łatwo. E, nie tak łatwo, zobaczcie. Ale poszedł, więc nie będziemy tego oglądać. Jeżeli byśmy przegrali, to sobie obejrzymy. Tu powinno pójść łatwo, no on tam jeszcze nawet rozpira nie miał na 200. Dobra, Johnny Joestar to jest. Poczekajcie, dobra, spróbujmy tym. No i niestety się nie udało, jak widzicie tutaj dwusetny. A nie, bo to wojna woja, ale zobaczcie, siły ma prawie 5000 więcej, więc no ciekawe, zaraz tą walkę sobie ogarniemy. No i tu powinno pójść raczej bez problemu, okej, czyli 4-1, w sumie nie pokazałem wam rankingu na tamtym koncie. No a tutaj jest dosyć słabo, no byliśmy o wiele wyżej, że tak powiem, aniżeli teraz. No ale cóż, ale tu już w sumie spadliśmy kilka dni temu, bo wcześniej tak byłem w top 3, top 4, natomiast teraz jesteśmy w top 10. Dobra, to akurat nie jest istotne. Zobaczmy sobie tą walkę. Zmieniłem tu w ogóle gildię, to wam mogło wejść, wpaść w oko, że tak powiem. Aczkolwiek dlaczego zmieniłem tą gildię? No dlatego, że miałem wrażenie, że tamta jakby stała w miejscu. No a my tutaj chcemy się rozwijać, w sensie no chcę rozwijać cały czas tą postać i tutaj no mocniejszy portal, mocniejsze kamyki i tak dalej, no o wiele bardziej mi się przyda, także no tam podziękowałem chłopakom za wspólną grę i po prostu sobie zmieniłem tą gildię na top 1 serwera tak naprawdę. Tak więc no chyba tam nikt do mnie tego, nie ma mi tego za złe, zresztą mi tam też dziękowali, co niektórzy na poczcie odpisywali mi właśnie na tą wiadomość, kilka osób, więc jakby jest to okej. No dobra, no tu ten Smokey nas wyjaśnił. Tutaj mamy Szczerbuna na 50 i tego, no nie, no my tą ziemię mamy słabą, to ja w sumie dałem pupy, można powiedzieć, że zaatakowałem tą ziemią, to nie powinienem tak robić, powiedzmy, chociaż on tutaj, poczekajcie, no on tutaj też nie ma szału, no bo tego Smokiego ma troszeczkę dalej, nie wiem czemu on karmi Smokiego, a nie Pirodliszkę swoją drogą, chociaż może, no skoro wygrał, może to jest mądrzejsze, ale no Pirodliszka jest jednak mocniejsza, skoro ją ma złapaną. No i tutaj jemu kryty posiadały na mnie, no i niestety przegrana. Dobra, lecimy dalej. Sorki, tutaj jakaś chrypka. No i dobra, tutaj mamy wojownika. Nie będziemy tego chyba oglądać, zabraliśmy mu 21%, więc też szału nie ma. Tutaj nic dzisiaj nie ruszamy, tu mi się kopalnia już na 21 buduje. Jak widzicie, z surowcami jest lipka, więc niech się po prostu buduje, a my te surowce będziemy zbierać. Wehikuł niedługo do odbioru, swoją drogą. Więc uzbieramy te 2000 i sobie odbiorę. Zobaczymy, ile tam levela nam wbije. No i widzę, że mam tutaj jakiegoś laga, bo klikam znajdź bohatera i mi się niestety nie klika. Dobra, zaraz do tego wrócimy. 1509 miał bodajże. O, tutaj mocny krytyk wszedł i kolejny mocny krytyk. Zobaczcie, że sporo mu tutaj zbiliśmy. Chyba dokładnie 50 milionów. O ile się nie mylę, nie, 60 milionów nawet, więc sporo, dobra. Pupila sobie przeklikamy standardowo, niech już tutaj to będzie z głowy. Kółeczkiem sobie zakręcimy, może jakieś jedzonka wpadną, może coś do kowala. No tutaj coś taniego, sami widzicie, poczekajcie, ona chciała bronię, tak. Czyli nas zbytnio nie obchodzi. Tutaj jeszcze mamy jakiś pierścionek dosyć tani i tutaj mamy to dosyć tanie. Rękawice drogie, to drogie. Dobra, więc to na razie zostawiamy. I dobra, czy my tutaj, czy zadziała nam to znać bohatera? No nam coś nie działa, więc sobie musimy po prostu zaatakować największego na serwerze. Myślałem, że to lag, ale coś tu z tym przyciskiem jest nie tak. Także po prostu Alvaro sobie pykniemy i będzie z głowy. Więc spoko, przeklikamy go tutaj na szybko. Dobra, gildia zrobiona, doktor ABW zrobiony, więc chyba to by było na tyle tak naprawdę. Jeszcze wam tutaj mogę pokazać rankingi, jeszcze możemy wrócić na S37, wam pokażę rankingi, bo zapomniałem, szczerze mówiąc, o tym zrobić, a też miałem to właśnie na celu. No jeżeli chodzi o graczy, to jesteśmy w top 6 i jakby no troszkę więcej expa mamy od Demonko, natomiast on jeszcze nie ma tego tornada zrobionego, tutaj tego 486, więc przegoni nas z expem, strasznie jest do przodu z tym expem, bo
tutaj w strefie światła widziałem, że ma te same lochy, natomiast Tornado właśnie jeszcze cały czas stoi na tym silnym gulu, tak więc no, a Expa ma praktycznie tyle samo. Także jest to lipa z naszej strony. No ale zobaczcie, wczoraj mu tu w ogóle pisaliśmy, aby zmienił broń, bo miał niski rozrzut i temu gulowi, tak jak my robiliśmy co chwilę jakieś bliskie próby, tak on tutaj co chwilę właśnie te próby robił kiepskie. Dlatego też napisałem mu, aby zmienił broń, bo miał właśnie mały rozrzut. I zobaczcie, no troszeczkę mniejszy od naszego rozrzut, ale zobaczcie jaka runa, o 6% większa, więc przyfarciło mu się i to jeszcze poza epikiem. Także dosyć mocna właśnie ta broń. Ale można powiedzieć, że idziemy tutaj łeb w łeb z tym demonko, no i jesteśmy w top 10, więc dosyć spoko. Tutaj inni paladyni raczej na ten moment no nie mają do nas podjazdu i raczej chyba dopóki nie skończymy tutaj gry, to nie będą mieć. No gildie to wiadomo, twierdzę, jesteśmy na pozycji 115, ale o ten ranking to akurat nie bardzo mi zależy. Tutaj w tych pupilach no też top 10, czyli i nie jest źle i nie jest dobrze, tak można powiedzieć średnio. Podziemia, poczekajcie, jak to w ogóle wygląda? No powoli tam część zyskujemy, ale nadal nie wiem jak ten Terra taką przewagę sobie zrobił. I w podziemiach jesteśmy 51 pozycja, natomiast uważam, że te podziemia, strasznie jest słaby ten ranking, dlatego że tutaj się już teraz liczy tylko i wyłącznie nie poziom tam serca, nie poziom w sensie nie poziom serca, nie to kogo bijemy, no bo już jak widzicie wszyscy biją top 1, teraz się liczy poziom Władka, im więcej tutaj władujemy dusz tego Władka, tym po atakach będziemy wyżej, a to się oczywiście nie opłaca, no bo tutaj jak widzicie kopalnia złota mamy na 17 poziomie i kopalnia złota kosztuje cały zbiornik dusz, czyli 162 miliony, więc jakby no ja tutaj mam problemy z uzbieraniem tych dusz na tą kopalnię, a co dopiero jeszcze ulepszać Władka tylko po jakiś głupi ranking, to zupełnie nie ma sensu. Także no mówię, jedyne rankingi tak naprawdę, które się dla mnie liczą, to są gracze i pupile, bo te twierdze, w twierdzy jest bardzo dużo botów, tutaj sobie siedzą, jak sami widzicie. Tutaj co to jest w ogóle za gildia Hope? No to też jest raczej jakaś gildia botów, chociaż nie no, tutaj potki mają i coś tutaj robią. Ale na przykład na S37 zaraz przejdziemy, to wam pokażę, że w top 20 tam jest w tej twierdzy właśnie dużo botów, więc na tym rankingu się zbytnio nie skupiam. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze na chwilkę do Berka, bo się tutaj rozgaduję i pokażę wam tam rankingi jeszcze na sam koniec. Okej, jesteśmy jeszcze na szybko na Berku. No i tak, jak to tutaj wygląda pod względem graczy? No jeżeli chodzi o Berka, no to jesteśmy top 1 na ten moment, natomiast jeżeli chodzi o tutaj o PvP jest różnie, bo powiem wam, że no z tymi magami jest dosyć ciężko, a tutaj Moraxi przeważnie nas leje, no tak jak mówię, to już jest walka late game'owa wojownika z... no tutaj akurat wygraliśmy, ale generalnie nawet jak robię arenki, to widzę, że ten Moraxi nas tutaj mocno ciśnie, tak więc no tak już wygląda, no ten Moraxi jeszcze tutaj troszkę parę miesięcy on tutaj już będzie top 1 bezapelacyjnie, no bo to jest jednak wojownik, tutaj jeszcze widzę Jojo ma 373 tym wojownikiem, no ale Moraxi tutaj każdy aspekt gry tak naprawdę o każdy aspekt gry można powiedzieć dba, co za tym idzie właśnie to mu się później opłaci, no bo on tutaj tych magów będzie składał, Berków tym bardziej będzie składał, więc jakby on już tutaj top 1 będzie na pewno, no to już jest po prostu przewaga samej klasy, więc tak to wygląda, no a tutaj z całą resztą przeważnie, no tutaj z freestyle możemy zaatakować na odcinku, no jak widzicie tak to wygląda, ale freestyle jest tutaj bardzo mocny, spróbujmy jeszcze raz, no teraz wygraliśmy, aczkolwiek no on nas tutaj będzie składał, ma dosyć mocne te statystyki, tutaj jest Pawszy, z którym jest w sumie różnie, ale przeważnie z nim wygrywamy, no on tych statystyk ma, jest tutaj gorszy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o podstawy, no i właśnie z Moraxim jest różnie, więc można powiedzieć, że tak top 3 obecnie jesteśmy, można powiedzieć tak obiektywnie. Gildie nas nie obchodzą zbytnio, twierdzę, tutaj wam miałem pokazać tych botów, o, gildia whatever, w top jak widzicie 20, jest z nich, no tutaj sami możecie sobie policzyć ile kont, to wszystko są konta jak widzicie bez potek, niektórzy już nawet tutaj bez wierzchowców, oni po prostu mają odpalonego bota, który od startu serwera do teraz robi im walki w twierdzach, co za tym idzie właśnie dlatego tak wysoko są, no widzicie jak ta gildia wygląda, tutaj mają
mają jakieś tam niki typu właśnie Sasha Grey, Lela Star i tak dalej, więc to są po prostu boty, które tak jak mówię, robią od startu serwera praktycznie walki 24/7 i dlatego są w tym rankingu tak wysoko, także ten ranking nie jest zbytnio dla mnie istotny. No tutaj jeżeli chodzi o pupile, jesteśmy top 2. Gdybyśmy wygrali, to podejrzewam, że bylibyśmy wyżej. No a chociaż no tutaj sporo czci tracimy, można powiedzieć 500 nawet, więc dosyć dużo, ale i tak jest nieźle. No i tutaj jeżeli chodzi o podziemie, no to także tak jak mówię, zbytnio, no tutaj akurat dużo mam sporo odłożonych, ale wiem, że z czasem ich będzie brakować, zwłaszcza gdy już tą kopalnię zaczniemy ulepszać, tak więc tego Władka sobie tutaj, no możemy jeszcze tutaj powiedzmy do 650, no bo jeszcze tutaj zanim zacznę ulepszać kopalnię, to pewnie trochę minie. Ale możemy go sobie jeszcze tutaj ulepszyć, żeby był, i te dusze po prostu odkładam, chomikuję, aby mieć na kopalnię. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki miks wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę, możecie napisać mi w komentarzu te kwestie, o które poruszałem tam na początku odcinka, to po prostu dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiajcie komentarz i wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!